W ciągu ostatniej doby wystąpiły bardzo intensywne opady. Na szczęście te opady wystąpiły na niskie poziomy wody w rzekach. W związku z tym te wzrosty, pomimo że są gwałtowne, tylko na niewielu posterunkach osiągnęły stany ostrzegawcze czy alarmowe. Ponieważ w tym rejonie prognozowane są dalsze opady deszczu, spodziewamy się, że po stopniowym takim ustabilizowaniu się stanu wody będą dalsze wzrosty stanu wody i dalsze przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na większości dopływów górnej i środkowej Wisły spodziewamy się wzrostu stanu wody spowodowane właśnie zarówno tymi prognozowanymi opadami, jak i spływem wody z tych górnych części zlewni. Także na tych rzekach spodziewamy się jeszcze sytuacji takiej, że ta ilość przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych będzie się powiększać. Jeśli chodzi o Odrę, na razie tam stan wody na samej Odrze układa się w strefie wody średniej i niskiej i dopiero wzrosty będą wówczas, kiedy już spłyną wody z dopływów górnej i środkowej Odry. Myślę, że to będzie się sukcesywnie na całym odcinku Odry odbywać i nie będzie większego zagrożenia i nie powstanie groźna fala na samej Odrze. Oczywiście sytuacja najbardziej niebezpieczna jest na małych rzekach i powiedzmy wręcz ciekach czy potokach, gdzie intensywne opady, czasami bardzo intensywne, jak powiedzmy 30 czy 50 mm w ciągu godziny, mogą powodować lokalne podtopienia.